łaska wam i pokój. No, trzy wersety. Zastanowimy się, co miota uczniami, tak? Co powoduje, że oni mają jakieś wątpliwości, coś nimi szarga, coś ich rozrywa, coś nimi rzuca. A więc jak to było? Dobrze. Tak, jak zaś wieczór stał się, zeszli ci uczniowie jego na to morze. I wszedłszy do łodzi, przemierzali poza to morze do Kafarnaum. I ciemno już stała się, jeszcze nie przybył do nich ten Jezus. To morze, wiatrem wielkim, dmącym było rozbudzane. No i w tłumaczeniach. Jezioro burzyło się, morze burzyło się od silnego wiatru. Tak, zapadł mrok. Właśnie Jezus jeszcze do nich nie dotarł. To jest ciekawe. Jezus doszedł do nich, nie przyszedł. Jak Jezus miał do nich przyjść? Jak skoro oni byli na środku jeziora, jak podaje ewangeliści. Oni byli w środku jeziora i Jezus miał jeszcze do nich nie doszedł. Czyli co? Albo Jezus już chodził po wodzie i to był normalny, ale to chyba wtedy by się nie wystraszyli. Albo chodzi tutaj o to, że on miał przypłynąć łódką. Na przykład tutaj w jednym tłumaczeniu mamy, że Jezus jeszcze do nich nie dopłynął. No, w Biblii Pierwszego Kościoła. Jezus jeszcze do nich nie dopłynął. Czyli co? No, wynikałoby zatem z tego opisu. Rzeczywiście, że tam została jedna łódka i oni spodziewali się, że Jezus sam do nich dowiosłuje. No, zobaczymy. Oni w każdym razie, stał się wieczór. Tak, stało się już ciemno. Oni byli rybakami, którzy zawsze łowili wieczorem, nocą. Więc dla nich pływanie nocą nie było żadnym niezwykłością. Tak, oni więc zeszli do łodzi. Jak w innej Ewangelii czytamy, że to Jezus sam ich przynaglił, żeby oni zeszli, a Jezus miał odprawić tłumy. Więc oni zeszli, tak, czyli w dół, tak, czyli cała sytuacja była blisko góry, więc była na podniesieniu. Oni zeszli z góry w dół. I dotarli do morza, do tego brzegu, do morza, czyli do tego jeziora tyberiackiego, do tego jeziora, które oni nazywali morzem. No właśnie, jezioro galilejskie, tyberiackie, które nazywali morzem. No i droga była dość taka prosta, tak? Z Betsajdy do Kafarnaum. Tak powinno być, chociaż można powiedzieć, że może u Marka jest jakaś nieścisłość czy coś. W każdym razie dowiedliśmy, że rozmnożenie to miało miejsce gdzieś w okolicach Betsajdy, a Jezus płynie do Kafarnaum, bo potem mowa ma miejsce w synagodze w Kafarnaum. Tak? I więc jak oni sposobem znaleźli się na środku jeziora, skoro to był taki mały kawałek, tak? Według relacji apostoła oni przepłynęli około tam 20 stadiów, czyli jakieś 5 kilometrów. Tutaj w linii prostej jest jakieś 3. Więc zaraz to się nam wyjaśni. W każdym razie płynęli z okolic Betsajdy tam do Kafarnaum, do swojego domu. Tak, czyli wody dobrze znane, Betsajda, dom ryb, tak, Kafarnaum do rybacy, oni w nocy łowili. Znali te wody jak własną kieszeń. Lecz tym razem oni wszedli do łodzi i przemierzali poza to morze do Kafarnaum. No, czyli weszli do łodzi, wkroczyli, tak. Dostali się do tej łodzi i przemierzali, tak? To słowo dwa razy w tym wersecie. Czyli przeszli z jednego miejsca do drugiego. Tak? I również o to właśnie, że to może być różny rodzaj ruchu, tak? W trzecim punkcie. Czyli można też płynąć. Płynąć, różny rodzaj ruchu. Czyli może to również o pływaniu. Więc Jezus mógł do nich, jeszcze nie przybył, czyli jeszcze nie dopłynął, jeszcze nie dostał się. No zobaczymy. A może wielkim wiatrem dmącym było rozbudzane. No zobaczymy pewnie w kolejnych odcinkach, ale wiatrem, tak? To jest inne słowo niż pneuma. Tak, to jest anemos, wiatr, to jest takie gwałtowne poruszenie wiatru, porywisty wiatr, porywisty wicher. Od tego cztery kierunki świata, czy cztery kierunki niebios, krańce niebios, cztery główne wiatry ziemi. I od tego również, jak sobie powiedzieć, antropos, anemos, atropos, czyli niestały człowiek, zmienny człowiek, tak? Czyli właśnie mamy tutaj apostołów, którzy mają taką zmienność. No i jak mówi nam apostoł Jakub, lub Jakub, bez apostoła, ale Jakub,
mówi, pisze tak w swoim liście. Jednak niech prosi z wiarą, nie wątpiąc. Kto bowiem wątpi, przypomina falę morską gnaną i miotaną tu i tam przez wiatr. Czyli widać, że zwątpienie jest tam, która miota apostołami, tak? Jest miotanie, a nie niestałość. To jest zawsze niewiara, jakiś lęk. Lęk, skąd ten lęk się wziął? No tłumaczy to nam Marek i wszedł do łodzi, tak? Bo już po tej całej sytuacji. Wszedł do ich łodzi, Pan Jezus, i wiatr ustał. A oni tym bardziej byli osłupiali, nie mogli jeszcze pojąć tego wydarzenia z chlebami. Ich serce było oniemiałe, zwapniałe. Tak? Oni nie mogli zrozumieć, bo ich serce było zatwardziałe, zwapniałe. To słowa zwapnienie, stalaktyt, czy taki rodzaj marmuru. Czyli takie skamieniałe, nie jest najlepsze słowo, bo to nie jest słowo kamień, tylko właśnie zatwardziałe, zwapniałe. Dlaczego oni nie rozumieli? To, co oni mieli zrozumieć? Jezus karmi ich słowem, karmi ich naprawdę, rzeczywiście ich nakarmił, czyli nakarmił ich ciało, nakarmił ich duszę i nakarmił ich ducha, czyli daje im życie, czyli mieli zrozumieć, że Jezus jest chlebem i o tym mówi Pan Jezus w kolejnej dalszej części tej swojej przemowy w Kafarnaum. Jezus jest chlebem. A co to jest być chlebem? Jezus wyraźnie mówi, będziemy to rozważać, bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. I bo Jezus daje światu życie, daje życie. Tak? Czyli Jezus chlebem, bo daje życie. Chleb to jest ten, co daje życie. Tak jak manna z nieba ożywiała ich przez 40 lat, dzień w dzień, tak samo Jezus daje życie wieczne. Tak? Ten, kto wierzy we mnie, ma życie. Ten, kto wierzy, ma życie wieczne. Ten, kto wierzy w Chrystusa, ma życie wieczne. Więc czy tego nie rozumieli, bo oni nie rozumieli sytuacji z chlebami właśnie. Nie mogli rozstrzygnąć, nie mogli tego złączyć, nie mogli tego połączyć. Nie znajdowali w prorokach miejsca, które mogliby się zaczepić. No ale morze było rozbudzane tym wiatrem, czyli były wzbudzane, budzone, podniesione, wzniesione, budzone. Oni myśleli, że burzę, tak, z psalmów i z Starego Testamentu, że burzę wywołuje Bóg, więc Jezus ucisza i to nie pierwszy raz burzę, więc czego mieli zrozumieć, że Jezus jest Synem Bożym, tak? Również to, Jezus jest Synem Bożym, a kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym, narodził się z Boga i ma życie, tak? Pisze Jan w swoim liście pierwszym. Więc w Mateuszu możemy sobie to uzupełnić, że właśnie oni byli na środku jeziora, tak? Czyli ten wiatr ich znosił, tak? Oni dawali radę pokonać tego wiatru, czyli wiatr był im przeciwny, tak? Czyli ta niewiara spychała ich coraz głębiej, pewne niebezpieczeństwo na nich ciążyło, bo łódź natomiast była już na środku morza, nękana, w niektórych tłumaczeniach spychana przez fale, albowiem wiatr był im przeciwny. No więc właśnie, więc potrzebujemy czytać Pismo Święte, czytać je również w oryginale, aby nie nękały nas zwątpienia, żebyśmy nasze serce nie było miotane jak fala właśnie, żeby nie było w nas gorzkiego korzenia niewiary. Amen.